Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight z moimi ulubionymi duetikami! Jest ze mną Frodo! Cześć, witam was wszystkich. Jest Desełko. Witam was bardzo serdecznie. O, i taka znowu, słuchajcie, Ta znowu, nie? Tutaj niby, wiecie, przed chwilą darła jadaczkę. No! Witam was serdecznie, jestem taka ponętna i sensualna, niebezpieczna. No ja jest Jezu. Kucia jedna, no, widzicie to? Jesteś okropny. Love me like you do. Na 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 me like you do. Właśnie sobie zamknąłem balkon, bo zmarzła mi dupka. Tak, witam po raz drugi. I cieszymy się bardzo, że wam się spodobały nasze trójkątowe wyzwanie w Dead by Daylight. Będziemy bardzo, częściej, bardzo obiecujemy. Dziękujemy za pozytywne komentarze. Aż tak, miło się to bardzo czytało. Miło się tak. To czytało, tak. Pamiętajcie, że linki do Frodo i Desoło są w opisie filmu. Zapraszam serdecznie. Szczególnie fanów Tomb Raidera, bo tam się coś dzieje. Frodo kończy custom, Desoło dopiero zaczyna. Polecam serdecznie. Polecam serdecznie. I mam też nadzieję, że Desołko nie będzie ci jumpiło dzisiaj, znaczy w sensie teraz. No, bo jeżeli zobaczymy. Będzie to nasze powitanie pójdzie w kibin nie, animator. To będzie tak grali sobie dalej. A ty to co? Trójkę. No ja będę sobie słuchać, ja będę wam towarzyszyć. Ale no przecież... Wiesz, to będzie trudne. Nie, no, ale co będzie trudne? Nic nie no wiesz, daj spokój. We dwoje to jak nas pięcioro. A, okej. Co to by miało być, nie? Boże, żeby to tylko jumpiło, żeby to nie poszło na kanał. Kurde, idzie. nie jumpi! No to nagrywaj. Dalej. Dobrze. Słuchajcie, ostatnio był reset rank, znaczy ostatnio, już jakiś czas temu, więc pewnie wam też rangi wywiało, jeżeli w ogóle graliście, bo nie wiem, czy graliście. Wywiało. Ja wywiało, grałem. No to... Bo Frodo wiem, że bardziej... Czemu ja nie mogę częściej gra. Wejść? Słuchajcie, robię gena w przedszkolu. Dobra, to zmierzam. To jest przedszkole jakieś, tak? Tak, to jest przedszkole i... O, ja go słyszę kogoś. Chyba tu już jest. Słuchajcie, mam totem podświetlony. Wieśniak jest. Wieśniak jest? Ale czekaj, bo on schodzi tam do ciebie, tak? Jesteś Jezu, na jest! Przelaz! Co gdzie za on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? No w tym budynku. A w budynku, to ja spadam. Dostał wiadaczkę. Słuchajcie, na dole w przedszkolu jest totem. Nie wiem, czy to jest ruina. Nie wiem, czy to jest cokolwiek innego, bo nie robiłem gena. Dobra, a powiedzcie mi, te totemy są do czego? To jest taka klątwa, która na przykład utrudnia ci zrobienie generatora. Albo jak ktoś ją rozwali, to wszyscy są na jednego hita. To zależy od tego, co sobie killer wybierze. W przedszkolu, w podziemiach. Ale gdzieś obok tego gena, gdzieś tu? Tak, idź dalej za genem. Ale za genem dalej. Za genem. A ty się tutaj kołujesz z nim? Ja się kołuję nad tobą. Aha, to zaraz mi tu zleziesz. Gdzie to jest? Nie zlezę. Ja nie zlezę. A jest, dobra, mam. Rób. A jak to będzie ten taki, wiesz, naraz? Jak to się nazywa? A te kruki to są jakieś, ziemia chyba? To są jakieś dodatkowe oczy, tak, czy cholera. Jak? Jest taki perk, że jeżeli... Nie wierzę. Jest taki perk, że jeżeli na przykład ktoś sobie właśnie weźmie odnośnie kruków, to kruki są jakby szpiegami. No właśnie, dlatego jeżeli, tak wygląda tak, trochę. Mhm, jeżeli przejdziesz koło kruka i on zacznie wyć, to w tym momencie killer wie, że ty tu jesteś. Ale to trzeba mieć na to perka albo Addona, ja nie pamiętam dokładnie. No on tutaj mi macha tymi swoimi kidłami. A robisz geniksa jakiegoś może, czy coś? Froduś, bo ty dziś jesteś bliziutko, wiesz? No i ten biegnie za mną. A to oddal się ode mnie. A to weźcie idź tam do tej... Już mi nie są suknie tu... z welonem. No, właśnie tak. Dobra, ja leżing, plażing. Aha, gdzie leży? Nie, ty jeszcze standing. O, a teraz, tu? No tu! Ej, ta ruina, to on tam pilnował, więc można by było ją zrobić. Ale czyli to będzie ruina chyba jednak, myślisz? No, tak będzie. Dobra, polazł. Ale powiedz, gdzie polazł, bo ja jestem koło... No, poszedł do was. Cała trójka tam jest. Poszedł w waszą stronę. On nie widzi, czekaj. Tak, kurby zapiał. Nikt nie idzie do mnie, więc jak coś... Czekaj. Ja biegnę. Dobra, przebieg koło mnie. Ja cię ściągnę, żebyś jeszcze nie miał stragla, wiesz, bo to jest... Dobrze by było. Ja go dobrze widziałam. Desełko, jest... be careful. To ja lecę dobrze, też tam. Dobrze. A ty już tam jesteś blisko niego. Tak, ja już to dociągam. Dobra. Już jest ściągnięty, to chodźmy. Chodźcie, ja cię macnę. Tamten gen tym razem jest zrobiony prawie do połowy, chciałam powiedzieć. Dobrze. Jakbyśmy tak go razem dotknęli wszyscy. A nie wybuchłaś? Wybuchłam ze dwa razy, ale jest połowa. Nie wiem. Aha, ze dwa razy, ale...
Spokojnie, nauczysz się. Ja mam zieloną nie, skrzynkę, mi się, wiecie co? Mi się to wydaje, dobrze, że to jest kwestia tego, że mam za słabego kompa. I jak... No. Ale to jest... To jest kwestia czasu, słuchajcie. Tak, to jest kwestia... Ja myślę, że to się na dniach zmieni. To jest kwestia zmiany rzeczy. Tu był ten gen. Idziemy? On jest taki nawet tak fajnie macnięty. O, dobrze, to... O, do desełko ciśnie chyba. No. Aha, no. No dobra, dawać, dawać, no. Zobacz, dużo zrobiłam. Dobrze, ale on tu on tu idzie. Jest ruina. Kurde, idę tam do tego przedszkola, bo mi szlak zaraz trafi. To ty Jezu, drzewo mnie zablokowało. Ktoś idzie po tą lindę? Ja po nią pójdę, tylko dobra, czekaj, bo on regresuje gena z tego, co widzę. I poszedł za wami, więc ja idę po lindę. Idę. A tam ktoś wisi, a to Bogu, ja no właśnie tam... idę. Po ja Bogu, Bogus... tam wisi. Kto to wisi? Linda, a to Bogusław! Bogusław! Zrobię ruinkę. Ale to co, on jest za wami gdzieś. No dobra. No tak, słyszę taką szybką muzykę głośną. Dobra. O, dzięki Frodo, bo ja kończę gena właśnie. Ej, to serduszko tak. A idziesz po nią, czy nie, jak skończysz? Idę, no czy mogę pójść? Ja mam iść? To idź, biegnij, bo w sumie będziesz szybciej niż ja. Kilometry, ale dobra, no, najwyżej. W sumie wiesz szkoda, co? Szkoda, żeby miała strony. On tu piłuje, ale to ja się poświęcę. Froduś, na matnięcie... kurde, rozwalił! No co za... Jezu, trzeba iść zdjąć to tą za pierkur, nie? Pierkur, no ja pierkur. No idę tam, no idę. Najpierw gena zrób, błagam cię, ja sobie poleżę, rób gena. Ale ja nie mogę tam, on to, on mnie już zauważył, co za ciul. A Linda już łobluje tam, no co szkoda za... No on nie pozwala podejść do Lindy. Wiesz co, to ja, aha. Chodź, dobra, biegniemy. Nie, no, no podnieś, co się mnie, dzieje? Podnieś mnie. On idzie w waszym kierunku, nie chcę wam nic mówić. No, super. Biegnę do Lindy. A żem spieprzył się. Ja, szkoda jej. Biedna. Nie pograła. Pomyśl, że naprawdę jesteśmy walnięci, nie pomożemy. To teraz wszyscy idą. Wszyscy idą. Ej, tam cię goni w ogóle. Dobra. Jak mnie po... Dobra, powalił mnie, ale spokojnie, jeszcze nie wisiałem. Luzik, bluzik. Ja nie mogę nic zrobić, bo cały czas jest tylko ty-tym. Ktoś leży. Ja pierdzielę. Dobra. Ile masz? Początek. Okej. Chyba nic z tego nie będzie. Nie zdążę. O, tu mam jakiś totem. Frodo, on tu jest! Kawę mu, kawę mu! Dam radę? Drugą stronę, drugą stronę, uciekaj! Wiecie, jak to się fajnie ogląda? Cały czas na czerwono, ten ginie, ten na żółto ucieka, ten na czerwono leży, ten różowy goni. Jak to fajnie wygląda! A jak to wygląda? Idź weź tam podnieś. Wysoko, podniesiesz mnie? No idę do ciebie. Chodź do mnie, dobra, bo ja Hany też tutaj będę, wyłożę się teraz. Nie, nie wykładaj się. O, dobrze, to jest sposób. No, no, dobrze. Dziękuję ci. O, widziałeś, zrobiłam to. No. A to by się czy... to pokazuje, że jak... Nie, mi nie, ale nie, nie uszczypnęłaś mnie igłą, to jest dobrze. No to dobrze. Mm-hmm. Jak cię uszczypnę, to poczujesz. Poczekaj, teraz ja cię wyleczę, patrz. No czemu mnie nie leczysz? Poszedł do was. Naprawdę. Ale idzie centralnie do nas, naprawdę? Tak, pojechał. No kurde, on ma jakąś barbę. To on ma barbę, no. Ma barbę na bank. Jezu, wjechał we mnie! No. Prawie. Musiało boleć. Okay. No. To biło. Ja nie jestem taki pierwszy lepszy. Nie. Tak. A już myślałam. On pojechał do Frodo. Także uważajcie tam. Tak. A kto tam jest znowu sobie wisi tak nogami jak na huśtawce? Kto to taki na czerwono? Jezus Maria, to Frodziszczem. To ja. To ja mam tam iść? No tak, musisz go ściągnąć. Machasz nóżkami jak na karuzeli. Ej, no bo on umrze zaraz, nie możesz umierać. Ty, on stoi centralnie przede mną, no co za... Aha. Nie może kampi, dziadostwo. Naprawdę? Nie, no tak się nie da. No to gdzie on jest? A jest tu, no. On mnie to zauważy, że ja tu jestem. Ale on nie dasz rady, nie ma takiej opcji, żebyście tam... No chyba, że... No... No oczywiście. Dawaj, Deseo, dawaj. Dawaj, dawaj teraz po prostu, szybko. Jakiż ma to... A to było głupio. Ja, wystawiliście mnie na minę. Nie, to i tak by nic z tego nie było. Nie, bo on się nie stał i kampił bezczelnie, więc bez sensu zupełnie. Wielka porażka. Mhm. A ja go umieściłam w moim trailerze. Widzisz? Ale teraz było, co, wykrwawimy się, czy co on zrobi z nami? Ej, czy ty widzisz, co on robi? No jest bezczelnie. 11 poziom. A on nanizował się na twarzy. Czekaj, bo się może wyszamoczę trochę.
No ja wstanę. Czy to jest pewnie ale hak? Ja nie wstanę przecież, bo mówiliście, że się nie da. No nie da się. No i tu jest hak, więc ja wiszę. Desełko, próbuj się łoblować od niego. A, bo ty pierwszy raz... A, to ja będzie drugi. Czekał na ciebie. No widzisz, taka robota. A nie, czekaj. Ja będę się... pierwszy, ale ja spróbuję tak, żeby mnie zabił po prostu. Ej, serio? Będzie stał i będzie kampił? Naprawdę? No. To jest najgorszy killer z możliwych. No i ja już obluję. Ale a na leżąco nawet, że... można robić Gena? Nie. To było pytanie roku, nie? Ja bym dała radę. Ale w sumie ręce ma wolne, to można by było. No tak, mogłaby nie? Tam w sumie coś po ten... Ej, pochachmęcić. To... Ja to pami różne rzeczy no potrafię zrobić, no. No ja wiem. Na leżankę. Patrzcie, co on robi w ogóle. Szukaj klapy. Szukaj klapy. Szukaj sobie klapy. Nie no, nie ma jej jeszcze, nie? Ja mam ojejku klapę na swoim miejscu. Bierzecie. Bierze mnie, słuchajcie, no. No to ja sobie już tutaj mówię goodbye. Bye bye baby, I can't believe it. No i co? I lipa. No i jak mam się zabić? Bo ja chcę się zabić. Znaczy, no weź teraz spróbuj się... A nie, nie dasz rady nic. No, spróbuj, możesz no, trochę pospacjować ewentualnie. O, właśnie tak, długo przytrzy... No jeszcze raz. Jeszcze raz. Trzy razy tak możesz zrobić. Jeszcze raz. No właśnie. I jeszcze raz. I jeszcze raz. No i koniec. No i bardzo dobrze. I co, poszło? I po tobie? Tak. No i co ale myślicie wiecie, co o takim za... killerze? Wredna bukwa. No, brak słów. Ale ja myślę, że zrobimy sobie jeszcze jeden meczek, słuchajcie. Tak, tak, no to... No, jeszcze jeden, tak, musi być. Słuchajcie, musimy się zrewanżować. Tak. Może tym razem chociaż, żeby więcej genów. Chociaż dotknę. Chociaż dotknę. Ale przepraszam, do połowy go sama, do połowy prawie dojechałam. Bardzo ładnie, tylko że była ruinka, więc też nie masz takiego precyzyjnego skilla, bo jak masz ruinkę, no to on ci się regresuje automatycznie, nie? A co znaczy ruinka? To jest ten totem podświetlony, że masz na czerwono skill checka i w tym momencie, kiedy nie trafisz idealnie w ten taki mega czerwony punkt, no, na tym takim skill checku, no, tylko w ten przezroczysty, to on ci się cofnie ten gen. Naprawdę? To nie no, to, że trzeba by się zmieścić, to jeszcze w czerwonym? Ale tak, shit. To dlatego tylko jak masz czerwone. To też musiało być w poprzednim odcinku, bo to jest niemożliwe, że ja 5 minut robiłam gena i było zero. Prodek, ty masz wysokie czoło. No, takie, to takie aha, jak z filmów ale, dla nastolatek, nie? Ale tutaj... Ale ona ma grzywkę, co wy chcecie od niej? A nie, to ja myślałam, że... A to Andes! Ja myślałam, mi się pomyliło. Andes wygląda, jak z filmów dla nastolatek. No, jestem taki, wiesz... No, bo to jest... Tak. You can be mine, baby, wiesz o co chodzi, nie? Tylko serialu, nie? Ew. Tak, to jest z... Boże, Stranger Things, tak. A to jest nam Stranger Things? Nie oglądałem. No to... No to który to jest Stranger Things? No ja jestem. To jest Steven. Steve. Boże, który to był Steve? A ten Steve! Dobra, tak, już właśnie ten. Ten Steve. No, podoba mi się? Nie, właśnie nie podobał mi się. Mi się słucham? Podobał, na początku mi się podobał ten, co później został, wiesz, opętany, no jak mu tam było. Nie oglądałem. Aha, kurczę, ten z kolczykami w uszach. A, ten. No, on a to wy, ja widzę, że wy na bieżąco. Taki, ale on był taki... Skór. No tak właśnie, ten, no ty właśnie no, taki skór, super. To ja wam powiem, że ja najbardziej to Riverdale i Sabrinka. Z Netflixa oczywiście. Aha, chodzi o serial, a ja szukam postaci. Znaczy to... Przepraszam, to się, ja się zamknęłam to się na Netflixie nazywa... No ja wiem. Domek na prerii. To się nazywa... Domek na prerii! No w sumie... Dynastia i te sprawy. Tak, tak, jest tylko tam Esmeralda, nie? No, Manuela. I zbudowany cambio do chlor. Manuela to była... Ty. Kto nie dał Remi? Manuela to była, słuchajcie, telenowela... A to nie to. Wenezuelska. To nie to, to mamy inną Manuelę. To nie to, to... Dobra. I ja chodziłam do przedszkola, jak ją oglądam. Manuela... No to grubo. Do dzisiaj oglądam telenowele, także i nie wstydzę się tego. I nie wstydzę się do tego przyznać. To ja bardziej właśnie na Netflixie i Sabrinkę tą nową, ona jest taka bardziej mroczna. Riverdale, albo jakieś takie inne pierdoły, no to jestem ja. Ale to wiecie, ja lubię na przykład sobie grać w Minecrafta i na jednym właśnie ekranie czytam jakieś właśnie DBD czy coś sobie robię kreatywnego, a na czy na przykład montuję film, a na drugim no, ekranie ja też leci robię mi... Rzeczy naraz. Na przykład tak, jem i oglądam. Desełko, ale ty nie masz dwóch monitorów, czy masz? Nie, nie mam.
to musisz mieć... Mam ekran telefonu, wystarczy. Nie, bo dwa monitory to jest taka wygoda, to jest taka wygoda. Naprawdę, no. Jak będę Rockefellerką, to może. No już niedługo sun. No. Na Słucham. Pewno słuchajcie mi, na pewno mi to... O, szybko pyknie. Załadowało, patrzcie. No, widzicie, jak deseo komputer się rozrusza, to jest w sekundę. Tak, to jest... Co to się... To w sumie jak jego właścicielka. Ha, 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 ha. No i tam cicho. Pykło ci, wiesz? Tak? Pykło mi? Dzień dobry. O, mam jakiś totema, a to ja się nim zajmę, pogłaszczę. Nie masz... Ej, jest jakaś ruina? Jest? Tak, no jest. Co ty masz tą... Kuźwa, co ty masz tą ruiną wszyscy? Idę coś poszukać. No ja totemka, ja też. Mogę to robić? Rób, ale świeci się czy nie? Świeci się? No świeci się. O Boże, nie zastał mnie już, no ty szmaciarzu. Gdzie ty jesteś? Aha, tam, dobra. Aha, tam to ja spierniczam, tak? Zamiast mnie ratować tu. Dobra, to jest wiedźma, tak? Stawia no, taka, pułapkę. Wiesz co, Frodo? To deseo nie możesz tak biegać, bo trochę ona wyskakuje. Taka. To ja sobie tego gena zrobię, mimo tej ruiny. Dobrze, właśnie dobrze, a ja tam idę. Dobra, ja tam idę. Mam to. Dobra, rób ten totem, a ja tu wiesz. Bo ja muszę tu na kuckach, poczekajcie, bo to... Aha, pomoże... i deseo przybiega do mnie oczywiście, wspaniale. Ojej, coś jest, przeklęty, klątwa, dreszcz polowania. Ale czekaj, czemu ten Jurki leży już? Przepraszam, do jakim tutaj? No leży, ale czekajcie, bo może przyjdzie do mnie, bo tutaj ten totem robię. A robisz Kurde, no? Idzie. Nie zdążę. Nie zdążysz? Robić. Nie zdążę. Bycie szlak trafił. No patrzcie, jo, ja no. Prawie już niszczyłam ten, słuchajcie, totem. No. Nie pozwala zrobić tego. Ja, to trzeba, słuchajcie, odciągnąć jakby. I uwagę, i wzrok. Ale ja już teraz myślicie, że ja pamiętam, gdzie był ten totem. Ja wiem. Ja nawet nie wiem, gdzie on jest. Znaczy wiem, którym do... z jakiego kierunku ja się wracam, nie? Ja się tam wracam, no ja tylko że ja podejrzewam, że ona będzie to kampić, nie? Więc to nie jest tak opasiupa. Cambio dolor. I znowu na kuckach idę. Kto tutaj niucha coś przy tym Weźcie, podnieście już. Aha, dobra. O, czekaj, uleczę cię, chodź. Dobra, dawaj ten generator, nie tam weźmy. Tylko traf ten taki malutki czerwoniutki. Nie dam radę na pewno. Może nie trzeba będzie. Może nie trzeba będzie, też na to liczę. Proszę. Czekajcie. Dobra. Trzymajcie jeszcze. Dobiliśmy Geniksa, jakby co. Realnie, bardzo poszło. Dobra. Ale co jak poszło? Ty stękasz, Chryste! Co? No bo opiekujesz się mną. Bardzo dobrze się opiekuję. Tak. Jedziemy, chodź. Ja idę... Ona pewnie stawia pułapki koło tego, koło tej Jurki. Ale czemu ty tam biegniesz? No bo ściągam saka. No to ściągaj, ja idę do tego, to tam. Ale już jest zrobiony. Tak? Aha. No. Możecie ściągnąć ją, bo ona biegnie za mną. Dobra. O Boże, no na mnie musiały się tutaj... WTG-sować. Jezu! Tu Jurki, chodź, uleczę cię. Dobra, zostawiłam. I tu jest kolejna... Jezu, tu jest kolejna ruina, no zostawiła cię, bo poszła do mnie, no. Ale może to jest ta fałszywa ruina? Jak to jest? Nie wiem, niszczę to... Tak. Nie, to jest dreszcz polowania, klątwa. Strasznie już zaczyna mi jumpić. O nie, już jest okay. To teraz to drugie, słuchaj, zniszczę. Dobra. Tylko, że strasznie to wolno idzie. Masz czerwony pasek? Mam, ale jadę z tym. Dobra, ale to totem musi się świecić, że coś jest z nim nie tak? Tak. A jak się nie świeci, ej, to co? Słuchajcie, piksel mi został. A jak i mnie wzięła mnie. Ale jak się nie świeci, to co? To tylko punkty. To są. To ewentualnie jeszcze... może być potem Noed. A no, właśnie. Także, no, warto dobra, to wiszę. Odpalać. Aż tu cię słyszałem. No. Tam jest ta pieprzona klątwa, albo dobra. To jest, kurde. Po malutku, kucajcie. Dziękuję, desełko. Proszę. Przybiegła do mnie, więc... No nie, poszła za deseo. No, a fajnie, super. Połowę gena mam. Macany! Nie. To był odbijany. Ale już nie mam muzy. Nie masz? To dobrze, to ona pewnie poszła do tego na bank. Jezus, ja się tutaj po prostu... Przerzucam jak gówno przerażę. Frodo, ale nie ma już barwy. Tak. Nie ma już. Dobrze. Więc ja robię tutaj z... Dobrze. Co to jest? Czyli tam jest dreszcz polowania. Nie pamiętam, co to robi dokładnie, ale jest. Dobra, wyleczę go. Stój. Jak gmeram jakimś, słuchajcie, nie wiem. Jakiejś pudełku? Skrzyni. No? To gmeraj, bo możesz mieć coś fajnego. Przeszukano skrzynię, latarkę. Weźcie, wsadźcie sobie w dupę tą latarkę.
Miałam się hamować z językiem. Nie no, uspokój się, bądź taka jak jesteś z nami na tym spiku. Witajcie, witajcie kochani, nie. Zaraz będą wiewiórki. Oni się, słuchajcie, ze mnie naśmiewają, mają ze mnie polewkę, wykorzystują mnie. O, prawda, już kończy kasą. Fizycznie, psychicznie i inaczej tak. Jeszcze. Ale jakoś nie narzekasz. O, i wzięła i wybuchła, no jeszcze po prostu... Sama się pcham. Właśnie. Deseo! Na dydla. Nie wybuchaj mi. Dobra. Dajcie mi dokończyć tego gena. No. Ale ty robisz go ze mną, wiesz? Tak? Ja mówię, co tak szybko idzie? Gdzie ty jesteś? No po drugiej stronie. A ja mówię, coś tutaj. Mi to szybko idzie. I mówię, nie wybuchaj tego gena. A no bo ja myślałam, że mnie po prostu słyszysz. A ja mówię, czemu to tak mi szybko idzie? Mówię, super, jestem najsuper. A tu proszę bardzo. Dobra, i idę po nią. O Boże, jak mi na ryj wyskoczyła, ludzie! Ja też po nią idę, ja jestem... Tak? No, idziesz? No jestem już koni w sumie. Dobrze, no to no, też byłem, ale... Dobra, ściągam. Dobra. Dlaczego ona mi tak na pysk wyskoczyła? No bo ona takie pułapki zostawia, wiesz, takie, no... w ziemi i wyskakuje, no. Tylko musisz... Jędza wredna. Nie biegaj, tak. Chodźcie tutaj. Nie mogę przestać nie biegać, mam takie ADHD lekkie. Czyli szyfcik na stałe No nie wiem, jakoś tak mi się, nie wiem, przywarło. Przywarło. Masz taki przywar po prostu. Tak. O nie, o nie, o nie. Słuchajcie, mamy dwa generatory i jest szansa, że wyjdziemy. Tak, tylko tutaj fajnie... Kopnęła mi go. No i koniec, się zablokowałam. Tak trafił. Za Franca. Lona już dziwi, nie wiem, bo to jest jakiś inteligentny... Jezu, przylazła do mnie kucia jedna! Kopnęła go? Nie, tak, co ja mam robić? Ej, czemu ona mnie... Biegać? Jezus! Przepraszam. O oh, fuck! Czy ja na ciebie właśnie spuściłem? Wypad stąd. Czuję, że ten mecz będzie dobry. W sensie, że wyjdziemy może. Słuchaj, czekajcie, zostawiła mnie. Boże, mokra. Nie! Gdzie to jest jakiś gen? Ja, słuchajcie, ona se tam stoi, szlachtuje was, a ja se za jej plecami robię generator. Och, ulecz mnie. Wiecie co, ona chyba wie, że jestem słabym ogniwem, bo ona, co ona mnie goni, to ona mnie zostawia w spokoju. No patrz. Dobra, dziękuję. Chodź, tu jest gen. Do kogo ty chodź tu do tego randoma. No i nie, niestety ciachnęło. Dobra, ja mam tutaj, jak widzę, jakiś generator. A rzeczywiście jest jeszcze jakiś totem, świeci no, się. No to jest, Jezus, jak to się, klątwa polowania, deszcz polowania. No to dobra, to ja porobię. No i widzę. Ty po raz pierwszy? No. Po raz pierwszy, no dobrze, to poczekaj chwilkę. Nie da rady, przylazła tu! Nie podeszła w takim razie. Skoro ona sobie przylazła, to ja pójdę po desełko. Dobra, biegnie za mną. Mhm. To ja trochę tak, wiecie. Nie. Steve! Okay. Steve! To ja! Patrz, teraz się jeszcze dotknę, zobacz. Ja mam magię. No, nie rwij się jak koniec. Poszła do was. Mówisz? Ale jeszcze nie słyszę bicia serca. O, widzę ją tam. Ja też ją tam widziałem, poczekaj, może. Czmyknęła. Może nam się uda. A bo ona goni! Ona goni, to niech se goni. To chodzę, no. Boże, nadziei. Chodź za mną. A no, aha. Gdzie ty jesteś? I tu jest. Tu. No, odwróć się. Gdzie? A tu jesteś, no. Chodź. No. I za mną. A tu mam biec? No biegnij. A ona ginie. Mhm, to jest świetnie. O nie. Idę za Steve'em. Ona chyba za nami... Spróbujmy tego gena chociaż troszkę. Dobrze. A jak wybuchnie? Jezus, presja. Nie buchaj teraz. Teraz nie cicho, możesz. To teraz cicho. Krzyża, uciekaj. Tak. Kurby zabiał! No i walnęła mnie w oknie, to jest nie fair! W oknie życia! Tak, pipka jedna. To teraz musisz spacją wciskać, bo drugi raz wisisz, to chyba wiesz. No, ale musi ci mi przypominać. I teraz spacją napierdzielać. Jezus, jak ona drze to jabłko, ludzie. No, ej, to jesteśmy na raz. No jesteśmy na raz, ej, bo to no ale kazałeś spacją i zginęłam. Czemu? A czemu nie szamot... Jak się nie szamotałam? Czemu spację nie wciskałaś? No przecież ściskałam spację, kazaliście mi! No ej, to jest wszystko udokumentowane, jak mrygało to spacja. Ja cały czas wciskałam! I czemu ja zginęłam?
Czekajcie, to bez no dobra. Bez sensu. Ja chcę to oglądać. Pokazać mi to. A to jest pokazać droga. Mi to. Poszła? No, słyszę, jak ja maszuję? Poszła, no. Wiesz co, ale tak pójdę tutaj kto na kucka. To znowu macha sobie nóżkami jak na karuzelu? Ja. Jak cię zdejmę, to kucnij. A dała jakieś te? No, bo tutaj postawiła te pułapki. A, to szmatowica jedna. O Jezu, dobra, biegnij. Że wy w ogóle w tych gęstwinach widzicie jakieś pułapki, a bo ja ją wezmę na swoją klatę. Aha, no, na razie. No i teraz patrz, położyła ciebie, położy mnie, patrz na to. Jak nic. No tak zrobił. No. I jesteśmy ucacani. Nie chcę wam nic mówić, ale ściągam was w dół po drabinie. Cały czas. Nie ściągaj! Tak, niestety. Polamentuję trochę. Poza oknem. No i bez życia jest. Co mi zrobi? No oczywiście, że podniesiesz mnie, tak. Aha, pod hakiem, oczywiście. O, dobranoc. To było szybkie. No cóż. No cóż. Ale słuchajcie, wszyscy razem honorowo zginęliśmy. No nie tym razem. No nie, not this time. Ale no ładnie. What the heck? To weź tam sobie punkty na biłoblowanie. Nie, już chociaż. Się nie da, nie? Bo to jak jest jedna osoba, to... A racja. Ale dostałem kropelkę, słuchajcie, do rangi. Kropelka sklej, żadna siła nie sklej. O, Frodo, umarły. Umrzyłeś. Umrzyłem. Mhm. No dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, mamy nadzieję, że wam się odcinek podobał. Pamiętajcie, żeby wpaść na kanał oczywiście do Deseo i do Frodo. Byli oczywiście ze mną Deseo i Frodo również. Dziękujemy. Dziękuję. Byłem również ja. Pamiętajcie, lowki, kiski, besoski. Buziakujemy was serdecznie, kiski, bardzo mocno i namiętnie. I słyszymy się w kolejnym odcinku z DBD albo z jakiegoś customu może. Bardzo niedługo, bardzo soon. Także bądźcie w gotowości. Very, very soon. Very, very soon. Very, very dwa rowery. Także trzymajcie się, cześć. Pa, pa.